dużo godzin pracy, dużo energii, dużo wszystkiego, no i duży sukces, cudowne dziewczyny, fajne włosy, wszystko wiesz, super, no Kasia, choreografia, Agnieszka, stylizacja, naprawdę mam cudowny team i to dzięki nim ten cały sukces. Chciałem, żeby to wszystko wyszło jak takie wspomnienie dawnych czasów. Troszeczkę takie, wiesz, może kiczowate wspomnienie, może jakieś takie trochę odległe, ale dające właśnie takie poczucie ciepła i bezpieczeństwa, a przy tym takiego fajnego luksusu, jaki mieliśmy zawsze w domu, z rodzicami otoczeni takimi fajnymi, miłymi rzeczami, które nam się kojarzyły z bezpieczeństwem. Jestem strasznie wzruszona zawsze, jak oglądam pokazy Dawida, bo on jest szalenie kreatywny i jego, on ma swój jakiś wypracowany styl. Każda kolekcja jest inna, ale ten styl cały czas jakby nawiązuje do poprzednich kolekcji. No i pomysł na sam pokaz jest rewelacyjny. Zawsze nas w grudniu taki klimat czarodziejski przeniesie. Dawid jest moim zdaniem istotną postacią na polskim rynku i dosyć oryginalną. A ta oryginalność to moim zdaniem przede wszystkim ta taka, ja nie wiem jak to nazwać, ale myślę, że taka dziewczęcość, bo w tych wszystkich jego kolekcjach zawsze są podkreślane bardzo kobiece kształty i to jest zrobione zawsze właśnie na kobietę. Tu nie burzy jej nie wiem, czy właśnie filigranowych kształtów, czy takich bardziej kobiecych. On zawsze podkreśla to, co jest ładne. Dawid pokazał kolekcję, która jest bardzo konsekwentnym rozwojem jego drogi twórczej. To jest dalej kobieca sylwetka, gorset, bombka, wszystkie te elementy, które znamy. Ale jednak jakoś tam widać rozwój, widać zmiany. Super, super kolekcja. To jest to, co mi się podoba. Była tak bardzo, tak naprawdę prosta forma, czysta, minimalistyczna, dla mnie paryska. I do tego brokatowe buty, które mam zresztą, co mnie bardzo ucieszyło. I woalka, która była noszona zresztą na twarzy, co jest takie bardzo subtelne i kobiece. Cieszę się, że konsekwentnie jego tkaniny, kroje oraz dobór do swoich klientek całej kolekcji było niesamowicie konsekwentne.